Dolomity. Nie bez powodu nazywane są przez niektórych najpiękniejszymi górami świata. To jedyne w swoim rodzaju, położone na północy Włoch góry, bez wątpienia zachwycą każdego, kto je odwiedzi. I nie inaczej było ze mną. Dzień się nie spojrzy, widoki zachwycają. Ale Dolomity to nie tylko góry. Dolomity to także wielowiekowa górska tradycja i zwyczaje, a razem z nimi produkcja górskiego obuwia. To właśnie tutaj, u podnóża Dolomitów w mieście Montebelluna, 40 lat temu powstała pierwsza fabryka górskich butów marki Aku. W tym filmie zobaczycie, jak powstają buty Aku, zaczynając od projektu, kończąc na pakowaniu pudełka. Dowiecie się, z jak wielu detali składa się nowoczesny górski but, ile ludzi pracuje przy jego produkcji, z jakich materiałów jest wyprodukowany i dlaczego ich odpowiedni dobór ma tak duże znaczenie dla nas i naszego środowiska. Na koniec opowiem Wam, dlaczego to właśnie ręcznie robione buty Aku są moim ulubionym wyborem, gdy wyruszam w góry i jak zmieniło się moje postrzeganie tej marki po wizycie w fabryce. Buty to bez wątpienia jeden z najważniejszych elementów naszego górskiego ekwipunku. Od jego odpowiedniego wyboru będzie zależeć nasze bezpieczeństwo i komfort podczas górskich wędrówek. Jednak mało kto z nas wie, jak wygląda proces powstawania górskich butów. But jest, jak każdy z nas widzi, podeszwa, cholewka, język, sznurówki. Pokażę Wam dzisiaj, jaką drogę musi przejść taki but, zanim trafi na nasze nogi. Więc zacznijmy od początku. Zwiedzanie fabryki rozpoczęliśmy od biura projektowego. To właśnie tutaj projektanci i technicy ściśle współpracują ze sobą, aby opracować kolejne modele butów, które być może macie już na swoich nogach lub te, które w kolejnych sezonach pojawią się w sklepach. To także na tym etapie tworzony jest model profilu podeszwy, która składa się z kilku części. This is both prototype, also the sole. It's made of resin, and it's one of the most complex part of the shoe to be designed. Because you have your idea, you put it down, and then you realize the physical prototype. Then you see if it works with the upper, and you see if it looks like what you have in mind, if it is right based on your experience, and then you have to adjust, change, so on, until you are happy with it, and then you do the proper sole. Gdy projekt buta jest gotowy, powstają specjalne drewniane formy, które są niezbędne do kolejnych etapów obróbki. Taka forma nazywana jest też kopytem szewskim. Kopyto bardzo dokładnie odwzorowuje anatomię stopy i stanowi twardą powierzchnię roboczą, służącą do formowania płaskich elementów skórzanych i tekstylnych. Dzięki niemu kolejne osoby odpowiedzialne za opracowanie prototypu buta mogą stworzyć trójwymiarowy obiekt składający się ze skóry i tkanin. The last is the most important part, and that is very specific for every company. And this defines the fitting, the volumes, how it locks the heel, and it's been developed across years and years. We made this flat from the 3D to the 2D. Okay. And then it's all different colors. So many of them. Up to 70. 70. The components are here. The blue. Blue are the pieces. Okay. So you see this design. Yes. It's basically this piece here. Yeah. So he has to design that piece. So when you put it with the other components, we'll take this shape, then the lacing will be straight. It will be very close to the last. And you stitch this with this and with that, it creates tension that will take this shape. Okay. So, like mając trójwymiarowy model buta, czas na kolejny etap produkcji, jakim jest wybór materiałów. Każdy z elementów, który widzieliście na ekranie komputera, musi mieć zdefiniowany materiał, z jakiego ma być wykonany. W Aku duży nacisk położony jest na ich odpowiedni wybór, a same materiały muszą być najwyższej jakości. W
Firma dba także o to, by jak największa ich część pozyskiwana była od lokalnych dostawców. Buy all the components, most of them locally. So everything comes here. Then we build up production lots with everything that is needed. Leather, soles, midsole, textile, laces, webbings, everything that you need for production comes here. This is suede. And it's 1.4, 1.6 millimeter thick. Thick, mm-hmm. Because you build up shoes also, depending on the activity, you need different thickness of that. Mm-hmm. While that one, still orange, it's still suede, but you see, it's very thick. More it's, thicker, almost, yeah. It's almost 3 millimeter. And this is for mountaineering boots. Mm-hmm. Mountaineering, yeah. So you need a much stronger leather for that. Po wybraniu wszystkich materiałów należy je odpowiednio pociąć zgodnie z projektem buta. Tutaj z pomocą służą wykrojniki i specjalna maszyna, która laserowo wyświetla, a następnie wycina elementy ze skóry. No dobrze, to mamy już projekt, kopytoszewski i trójwymiarowy model buta, powycinane elementy materiałowe i skórzane oraz podeszwę. Przyszedł czas na najbardziej rzemieślniczą część. Na tym etapie najbardziej widoczny jest kunszt wykonania, w którym widać mnóstwo wykwalifikowanej ręcznej pracy. Staranne szycie cholewki, formowanie, klejenie gumowych otoków czy klejenie podeszwy – wszystko odbywa się ręcznie. To praca kilkunastu osób, które składają poszczególne elementy w jedną całość. Oczywiście są procesy, w których wykorzystywane są maszyny, ale wszystkim steruje człowiek. Każdy but od początku do końca jest pod czujnym okiem pracujących rzemieślników. Warto tutaj wspomnieć, że ponad 80% modeli z kolekcji AKU jest w całości składane ręcznie. Trzeba jeszcze wspomnieć o jednym istotnym aspekcie, jakim jest testowanie prototypów nowych butów. Zanim finalna wersja produktu trafi na nasze nogi, jest testowana zarówno w laboratorium, jak i w terenie przez wielu ludzi profesjonalnie związanych z górami. Zgłaszają oni swoje uwagi i dzięki nim projekt buta jest udoskonalany. W trakcie, gdy zwiedzaliśmy halę produkcyjną, zauważyłem model, który na początku tego roku wpadł mi bardzo w oko. Jest to limitowana edycja modelu Conero, którego pierwsza wersja została wyprodukowana przez AKU w 1992 roku. Oprócz mega fajnego designu, z butem związana jest bardzo ciekawa historia dotycząca podeszwy, która jest wykonana przez zaprzyjaźnioną z AKU firmę Vibram. So, it's mandatory if you do a project with them that you can use every color you want, but logo but nothing that goes close to the yellow. Okay. Because it compromises visibility of their logo. Okay. We have a very good relationship with them. That idea, let's do it. So this will be the first and only yellow sole that you will ever see from Vibram. They decided just for this limited edition, nobody else can ever use it in the world. Wow. A complete yellow sole. A Conero and Fura were born together in the same year. Right. So they also celebrated 30 years of this sole. Pomimo moich usilnych starań ze względu na limitowany charakter tego modelu i ograniczonej rozmiarówki, nie udało mi się go zdobyć. Tworzenie dobrej jakości obuwia do wspinaczki górskiej, trekkingu czy rekreacji to długi i pracochłonny proces. Buty AKU są napakowane nowoczesnymi technologiami i łączą je z tradycyjnym rzemiosłem. AKU to w dalszym ciągu firma rodzinna, w której pracują ludzie pasjonujący się obuwiem, górami i bardzo mający na uwadze nasze środowisko naturalne. One of the differences is that we don't go fast in the mountain. Okay. We prefer a slow attitude. Okay. Enjoy what surrounds you instead of being the fastest on top of the mountain. And we focus on how responsible we can make the product that we do. We are the only one that ever did environmental product declaration. It's a very long process to define what's the weight on the environment of your product. And now we have a system in the company that allows us to calculate the carbon footprint. Every single product. So we are focusing on a very different values of the product.
Przed wizytą w fabryce nie zdawałem sobie sprawy, jak duży nacisk położony jest tutaj na tak zwany zrównoważony rozwój. Mówiąc w skrócie, Aku dokłada wielu starań i ciągle poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań, by produkcja ich obuwia miała jak najmniejszy wpływ na nasze środowisko naturalne. Zaczynając od selekcjonowania dostawców, którzy muszą spełniać wiele wyśrubowanych norm, poprzez edukowanie w tematach ponownego użycia ich produktów, kończąc na wykorzystaniu materiałów organicznych i pochodzących z recyklingu. Coconut fiber? Then you have bamboo fiber. So antibacterial something? Yeah, it's a natural antibacterial. And in between you have latex that keep together the two parts, so you don't need glue. This is recycled cotton, so it's partially recycled and partially organic cotton, so a very low impact environment, partially recycled midsole. Wizyta w fabryce Aku to było naprawdę niesamowite doświadczenie i bardzo mnie cieszy fakt, że mogłem pokazać Wam i samemu zobaczyć na własne oczy, jak powstają buty, w których spędzam tyle czasu chodząc po górach. W trakcie naszej wycieczki panowała tam naprawdę bardzo fajna atmosfera. Już od samego początku dało się odczuć, że pracują tam ludzie z wielką pasją do gór. Chcę serdecznie podziękować Giulio i Vittorio z Aku za bardzo miłe przyjęcie i za oprowadzenie nas po fabryce. Chciałem też podziękować Oli, która zorganizowała tą wycieczkę. A Wam, kochani, serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i napiszcie, co sądzicie, bo ja naprawdę bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Włożyłem w ten film sporo pracy, więc jestem ciekaw, co o nim sądzicie. No to co? To by było na tyle. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A Wam, moi kochani patroni, z całego serca po raz kolejny dziękuję za Wasze wsparcie. Jest ono nieocenione, a Wy jesteście najlepsi. Pozdrawiam Was serdecznie.